Dzień dobry Państwu, witam ślicznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj, w sumie to przedwczoraj na streamie kończyliśmy FUT Champions angielskie po to, żeby zdobyć kartę Enzo Fernandeza za 12 zwycięstw składem Anglików. Więc moi drodzy, oczywiście były nagrody, były paczki, no i było dużo emocji, dużo nerwów, więc oczywiście nie przedłużam, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam. 1,385, może jakąś kartę trafimy? 3 kobitki z Premier League. Mam już 6 winów i nigdy może mam 6 winów? Mamy Pickforda, a Pickford myślę, że może się przydać. Pobronił spoko, ale kurczę, jednak taki Pickford 9-5 z takimi statami, powiem szczerze, on się może przydać. Potrzebujemy cię w naszym składzie! Dobra, 28-3+, please. Karta eventowa, no nie da się. No nie da się, Anglia. Saka? Nie, Saka? Ajajaj. Czech, Saliba, Bisek, Jezus Maria, Valverde, Bruno Sa, taki jaki naprawdę, to jest tak spocony FUT Champions. Nie miałem chyba żadnego ciekawego meczu, takiego niespoconego, nie? Nie pozwalam. Na tapinach grasz, co? Koleżko, trzeba zagrać tak samo jak z Holandią, ale nawet troszeczkę lepiej. Dobrze, Pickford. I cyk, Bobby. Po długim uderzem. Pickford, dobrze, dobrze. Ależ tutaj pełna kontrola. Na tapina, muszę to zrobić. Nie ma. No, wreszcie Bisek pokonany, let's go. O shit. Campbell. Moment. Sancho! Tak jest! Nigdy w niego nie zwątpił. Shit. Pickford. O shit. No i tapin! Bukayo. Przepraszam, wymsknęło mi się. Cyk. I James na główkę. Tak jest. Campbell. To jest to, to jest mój napastnik, nie jakiś Kane, jakiś Saka, nie. Sol Campbell z lewej nogi, szanowni państwo. Moi mili, moi kochani, zanim przejdziemy dalej, to pora na kolejny kuponik na Betclicu, na którym ciągle trwa promocja bez podatku. Więcej szczegółów na temat tej promocji znajdziecie w opisie na dole i w komentarzu. Tam również traficie na szczegółowe informacje na temat kodu Alvin. I też warto wspomnieć, że również jest tam promocja Bezpieczny Wynik, gdzie jeśli drużyna, na którą postawiliście, wygrywa już 2 bramkami, to zakład macie rozliczony jako wygrany, niezależnie od wyniku końcowego. Więc szanowni państwo, oczywiście 3 meczyki jak zawsze podczas Euro. Na sam początek meczu Słowenii z Serbią dajemy sobie czystą Serbię po kursie 1,79. Następnie 18 gra Dania z Anglią. Lecimy z czystą Anglią, mimo że ostatnio mieli problemy, to myślę, że tutaj z Danią powinni sobie raczej poradzić. Kurs 1,70, a w meczu Hiszpanii z Włochami lecimy z tak zwaną podpórką, czyli remis lub Włochy po kursie 1,69. Łączny kurs to 5,14. Przypominam, że szczegółowe informacje na temat kodu Alvin znajdziecie w opisie i w komentarzu. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie za małe stawki dla podbicia emocji, żeby się ciekawie oglądało Euro. No i cóż, bądźmy zieloni. Jeszcze potrzebujemy 3 winów do paczki, no i 5 do zdobycia Fernandeza. No dobra, nie ma Anglików. Jaszyn, Koulibaly, Bibić, Gundogan, Gejoro, Muller, Lewandowski, Show. Okej, okay. Skład typu niepozorny, nie? Bobby fucking Charlton. To jest chłopie goat. That's why he's the goat! Bez szans. Jadon? Harry Kane, musisz... Otóż nie. Boże, Kane jest tak... I potem ludzie mówią, że ja nie potrafię grać Kane'em. Jakby naprawdę, to nie jest tak, że nie umiem, po prostu on jest gównem. Przepraszam, ale Kane jest... Nie wiem, on w tej grze nie umie. No ładnie. Cyk, cyk. Piękna akcja. 2-1. Kłopoty. O, shit. Aha. Już on by zdążył. No nie, no panowie i panie. No, Kane. Ale zepsułem, Boże, dobra, to będzie na mnie. A może nie? Dobrze, Kane, nigdy w nim nie złączył, nigdy w życiu. Let's go! I Stanway! Oczywiście, że w słupek. Na zielono. Pięknie, Saka, 4-2, mamy Rage Quit. 8 minut! Czech, Saliba, Raucho, Zubi, Mendy, Bon, Mati, Barcola, Royce, Bentanku. Karny, pięknie, Jadon. i wyszedł z meczu. Szapoba. To jest... mocne, bardzo mocne. Dobra, Casillas, Araujo, Silva, Musiala, Rabiocik, Muller, Valverde, Saka. Uj, Saka do końca Euro. Dziękuję bardzo. Bobby Charlton. Zabawa jest czasami, ale ja miałem dzisiaj przed streamem takie mecze, że naprawdę byłem blisko coś zrobienia z padem. Brawo Pickford, wybijmy piłkę, dzięki. Saka! Dupa. Cyk, Kane, uderzenie i trafia w prostokąt Harry Kane. No dobra Harry, tu już mi zamknąłeś mordę, to cię mogę przyznać. Ranga 6. Jerzy Dudek na bramce, Christensen, Blanc, Zubi, Mendy, Eze, Giroud, Eusebio, Barcola, Olice. Ciekawy skład. Będzie gol. Kurde no, za łatwo. Dobrze, Pickford. Co ja robię? No nie myślę to na pewno. To trzeba postawić chyba na dzisiaj. Campbell! Ale chłop mnie ciśnie w tym meczu. Słodki Jezu, nie jestem w stanie zrobić prawie. Bobby. Jak Bobby mnie zaczyna zawodzić, to naprawdę nie jest dobrze, dobra. Dobra, dam Bellingama, może faktycznie będzie lepiej niż Stanway. Harry Kane, trafia w bramkę, nie wierzę. Krótki słupek, rusza się. Kurde, ruszył się i tak nie trafia. No nie no, Sancho go... Karny? Co się stało? A nie, wolny. Moment. O Jezus, Campbell, czemu się przewracasz? Pickford broni. Nie, 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 nie. Jezus, Pickford, proszę. Mam pomysł. Bum! Tutaj, proszę państwa. James! I to jest nie będzie... Ja pierdzie, ale czemu James mi tak truje ten mecz? Przysięgam. Wiedziałem, się ruszę. 3 minutki, proszę państwa. O, to będą karne chyba. Jezus Maria, dobra, mamy to. 10-8-4 za wbicie 10 winów Anglikami. A, Modrić, proszę państwa, Luka Modrić. Casemiro? Na przykład? Pop. No dobra. Jestem nawet zadowolony. 3, 4, 5, wow! 6 walkoutów. Alisson, o nie, to z Van Dijk. To z Mbappé, co to jest? Mam bilans 10-4, gram Anglikami. Będzie gol. O Jezus Maria, ale się wylosował składzik. Aha. No super się gra. Aha, tam podajesz do Walkera, tak? Widzę to wszystko. Spieprzaj. Nigdy takiego schematu nie widziałem. Teraz tam biegnie na główkę, ja to widzę. Ja pierdzielę. Proszę państwa, wracamy, wracamy, wracamy. Dobra. Tapin będzie chyba, co? Nie będzie. Karszowicz. Dajcie spokój. Czech. Upamecano. Dyer. Messi Tots. Harry Kane, Musiala. O boż. No i dupa. Pickford. Nice. Przyjęcie plecami. Bellingham. Uff. No, Harry. Brawo. Pick, Kane. Uderzenie. Oj ty kurcze. Nie, nie ma. Rio. Cyk, cyk. No! Oj, z chęcią zobaczę powtórkę. Bobby. Co jest? Da się bardziej ewidentnego karnego zrobić w tej grze? Wow. O, dziękuję ślicznie. Ranga 5. Ferdinand, Greenwood, Stanway, Schick, Watkins, Rashford, Bowen. Okej, składam lików. Ojojoj, co on tu wykombinował? Nie no. On nawet nie ma playstyle do powershotów przecież. Komu ponoć? Klasa. Harry Kane tutaj bardzo ładny. I to będzie gol. Nie będzie. Charles, nie pozwolę. Skomplikowane to, nie no, widzicie. Czego on szuka w tym polu karnym. Nie no, ładnie porobił. Yes! Dobra, 3-2, ale jest taka męczarnia, że jest hit. O, dobrze, dobrze! Proszę, nie zepsujmy tego. Cyk. Jezus! Uff, ale to było fatalne zejście. Dobra, mamy to. Dobra, James, proszę. Dziękuję. Saka! Zepsułem. Ale nie ufałem temu Jamesowi absolutnie. James, pokaż jak się wykrywa. Spoko. Dobra, spokojnie. Bellingham, Bellingham! Jest i on, jest i Jude! No to co, challenge wikami, proszę państwa, udany. Udało się zrobić 12 winów. To oficjalnie, moi drodzy, odbieramy paczkę z 12 winów. No i oczywiście pan Fernandez, 95, przyjemny zawodnik. Zobaczmy animację, bo trzeba było troszkę się tutaj przypocić, żeby zdobyć tego pana Fernandeza, więc oba Argentyna powtórzyła swój wyczyn z mundialu i w Copa America poszli daleko i będzie bardzo przyjemna karta. Jeszcze paczuchę sobie otworzymy, może wreszcie trafię kartę eventową, bo na razie, kurczę, nie trafiłem w ogóle, więc może teraz? Okej. Niemcy, napastnik Pop. Muszę ją przypalić. Dobra. To lecimy, moi drodzy, lecimy. Ranga 5, niestety się nie udało bić 14, ale ważne, że ta Anglia odhaczona, jestem z siebie zadowolony. Także ucieszyłbym się z Bellingham, ale może taka nowa karta z eventu, bo jeszcze nie trafiłem żadnej karty eventowej w tym evencie. Ale jest okej, to jest przyjemny pik, Ruben Diaz, witam ślicznie. A może jakiś możemy odsłonić w sumie. No to zobaczmy, na pewno nie chcemy zobaczyć duplikatów, bo jak będzie duplikat, to się kurczę trochę obrażę. Mamy 2 duplikaty, fantastyczna wiadomość. Dzięki temu 2 piki są praktycznie bezużyteczne. To jest naprawdę świetny pik, muszę przyznać. A jak pójdziemy od góry... Plus... Koulibaly. Jestem zachwycony tym pikiem, powiem szczerze. Fantastyczny wybór, witam serdecznie pana Koulibalego. Dajcie mi coś. Nie ma duplikatów. Wow. Pójdźmy. To będzie Koulibaly pewnie, więc zmieńmy to z głowy. To chyba nie jest Koulibaly. Czy jest? Na pas 9-5. Lewandowski! Robercik. Witam ślicznie pana Roberta. Proszę bardzo. Jest i Robercik. Mam nadzieję, że to jest dobra przypowiedź przed meczem z Austrią. Dzięki temu na pewno wygramy mecz. No to będzie debilnia przecież. 94 to będzie... Ale jest Robert Lewandowski, patrzmy pozytywy. 3 paczki. Za 50 000. Złota karta w środku. Niemcy, SO. Oj, to będzie Sule albo Hummels. Już... Kto to będzie? Sule. Paka za 100 koła, za 125 nawet. Nie ma karty eventowej. Pop albo Schuller. Podwójny lokot chociaż? Nie. I na sam koniec 385, może jakiś eventowy zawód. O! Co to jest? Portugalia, o mój Boże. Lewy obrońca z Cancelo. Cancelo i... Sanchez. Czyli mamy kartę eventową. No nie jest to nic szczególnego, ale... Do miniaturki będzie w razie czego, nie? Paczka bocznych obrońców. 286 na sam koniec. Nie ma karty specjalnej. Parejo. To jest, moi drodzy, taką klabrą możemy zamknąć właśnie te nagrody. Myślę, że taki parejo na sam koniec to jest właśnie tak idealnie, nie? Sam raz. No i niestety to nie będzie do Mikros, to będzie... Endler. No i moi mili państwo, udało się bić 12 winów Anglikami, więc jestem całkiem z siebie zadowolony. W tym tygodniu postaram się zagrać FUT Champions z Argentyńczykami, aczkolwiek będę musiał zrobić naprawdę mega mocny speedrun, bo w weekend mnie nie ma, wracam w poniedziałek i przez cały poniedziałek muszę to zagrać, a we wtorek lecę na mecz, więc będzie naprawdę, będzie ciężko, ale postaram się. Także moi drodzy państwo, dziękuję za oglądanie, widzimy się chyba jutro, pojutrze, postaram się ogarnąć karierkę, więc no. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.